Babilon, starożytne miasto w Iraku, zrodził wiele legend. Liczni prorocy opisywali jego zniszczenie. Babilon to największy wróg Boga. Czy prorok Jeremiasz przepowiedział wojnę w Iraku? Zjawiły się tam armie z całego świata, czyli stało się dokładnie to, co przewiduje Biblia w dniach ostatnich. Czy Izajasz przepowiedział wzrost i upadek Saddama Husajna? Czy proroctwa z Księgi Apokalipsy zwiastują dni ostatnie? Przepowiednie z Księgi Apokalipsy mówią o wojnie nuklearnej w Babilonie. Na tropie przeszłości. Irackie proroctwa. Albowiem zbliża się przeciw niemu naród z północy, który zamieni jego kraj w pustynię. Nie będzie w nim nikt zamieszkiwał. 2 sierpnia 1990 roku. Irak najeżdża Kuwait i wywołuje poważny kryzys w Zatoce Perskiej. Nasze cele w Zatoce Perskiej są jasne, zdefiniowane i znane wszystkim. Irak musi wycofać się z Kuwaitu. To nie jest wojna Stanów Zjednoczonych z Irakiem, jak twierdzi Saddam Hussein. To wojna Iraku z całym światem. 7 sierpnia 1990 roku. 230 tysięcy amerykańskich żołnierzy przybywa do Arabii Saudyjskiej i przygotowuje się do wojny. Czy prorok Izajasz przewidział to ponad 2,5 tysiące lat wcześniej? Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu, Pan i narzędzia Jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. Operacja Pustynna Burza zaczęła się rankiem 17 stycznia 1991 roku. Słowa proroka Jeremiasza brzmią dziwnie znajomo mimo upływu ponad 26 stuleci. Oto bowiem wzbudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej. Wystąpią zbrojnie przeciw niemu. Niektórzy uważają, że ta gromada narodów przeciwko Babilonowi to koalicja antyiracka. Do koalicji antyirackiej przystąpiło wiele państw. Jej celem było pokonanie Saddama Husajna, wyparcie go z Iraku, uniemożliwienie mu przejęcia kontroli nad tamtejszą ropą. Po raz pierwszy w dziejach w tym zakątku świata pojawiły się armie wielu państw. Czyli stało się dokładnie to, co Biblia przewiduje na dni ostatnie. Czy dwudziestowieczna wojna w Iraku na ziemiach dawnego Babilonu może być spełnieniem biblijnego proroctwa? Musimy pamiętać, że Babilonia, w której skład wchodził Sumer i Akkad, to współczesny południowy Irak. Babilon leży zaledwie 80 kilometrów na południe od obecnej stolicy Iraku. Niedaleko Bagdadu znajdują się ruiny jednego z cudów starożytnego świata – Babilonu. Wszyscy słyszeliśmy o słynnych wiszących ogrodach. Każdy, kto widział bramę Isztar dziś w muzeum w Berlinie, jest pod wrażeniem jej kolorów wspaniałych niebieskich płytek. W swoim czasie Babilon musiał wyglądać oszałamiająco. Dzieje Babilonu to opowieść o wojnach, krwi i agresywnych przywódcach, od Hammurabiego, który założył miasto w 1764 roku przed naszą erą, po upadek Babilonu w roku 539 przed naszą erą. Babilonu dotyczy wiele proroctw. Między 9 i 5 wiekiem przed naszą erą prorocy ze Starego Testamentu wspominają o Babilonie ponad 60 razy. Niezwykłe w proroctwach biblijnych jest to, że aż 60 lub 70% z nich spełniło się. To nie tylko przepowiednie, to fakty historyczne.
wydarzenia, do których rzeczywiście doszło. Wiele proroctw o Babilonie dotyczy jednego z najpotężniejszych władców miasta, Nabuchodonozora. Nim król jeszcze wypowiedział swoje słowo, padł głos z nieba. Królu Nabuchodonozorze, panowanie odstąpiło od ciebie. Nabuchodonozor odziedziczył tron Babilonu po ojcu, założycielu dynastii chaldejskiej. Różnica polega na tym, że Nabuchodonozor uczynił z Babilonii imperium. Nabuchodonozor panował w latach 605-562 przed naszą erą. Był wielkim strategiem i wspaniałym wodzem. Wyruszył z Babilonu na podbój świata, a potem całkowicie przebudował miasto. Uczynił z niego cud architektury swoich czasów. Wspaniałość miasta Nabuchodonozora pozostawała jednak w cieniu jego nienawiści i chciwości. W 605 roku przed naszą erą Nabuchodonozor najechał Królestwo Judy i jego stolicę, Jerozolimę. Po zwycięstwie część miejscowej ludności przesiedlił do Babilonu. Inskrypcje Nabuchodonozora mówią o zniewoleniu mieszkańców Judy. Król chwali się, że nałożył im brzemię koszy cegłami, że zmusił ich do pracy przy budowie świątyń. Możliwe więc, że część jeńców musiała pracować. Rządy Nabuchodonozora w Judzie miały wkrótce dobić końca. Izajasz i Jeremiasz, dwaj starotestamentowi prorocy, przewidzieli upadek Babilonu. Izajasz był pierwszy. Rozpoczniesz tę satyrę na króla babilońskiego i powiesz: o, jakiż nadszedł kres ciemięscy, złote miasto upadło. W VII wieku, ponad 100 lat po Izajaszu, boska mądrość spłynęła na Jeremiasza. Naród i królestwo, które nie chciałyby służyć Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, nawiedzę mieczem i zarazą. W 539 roku przed naszą erą Babilon wpadł w ręce Cyrusa Wielkiego. Proroctwa Izajasza i Jeremiasza sprawdziły się. Cyrus Wielki był władcą Imperium Perskiego. Pokonał Babilończyków w bardzo ciekawy sposób. Według niektórych legend Babilończycy świętowali swój nowy rok. Ucztowali i pili. Do ataku miało dojść, kiedy byli pijani. Herodot twierdzi jednak, że Persowie najpierw zatamowali rzekę, przez co wyschła fosa. Perscy żołnierze podeszli pod mury. Kiedy następnego ranka Babilończycy obudzili się po pijatyce, miastem władał już Cyrus. To stało się błyskawicznie. Bibliści wciąż spierają się, czy proroctwa dotyczyły czasów, w których powstawały, czy raczej przyszłości Babilonu. Główna linia sporu biegnie między eisegezą i egzegezą. Egzegeza to szukanie prawdziwego znaczenia danego tekstu. Eisegeza to narzucenie danemu tekstowi własnych treści. Jeśli nie podoba nam się czyjaś interpretacja, możemy uznać ją za eisegezę. Każdy z nas jest eisegetą. Trudno by było inaczej. Odczytujemy Biblię przez pryzmat współczesności. Za chwilę prorok widzi upadek własnego ludu, a potem zniszczenie Babilonu prawie 150 lat przed tymi wydarzeniami. Mówił rodakom, że poznają gniew imperium zwanego Babilonem. Tysiące lat temu hebrajscy prorocy ostrzegali swój lud przed jego największym wrogiem – Babilonem. Pierwszym, który przepowiadał przyszłość Babilonu, był Izajasz pod koniec VIII wieku przed naszą erą.
Wyrok na Babilon, który ujrzał Izajasz, syn Amosa. Izajasz był prorokiem, prawdopodobnie z królewskiego rodu Judy. Był doskonale wykształcony. Izajasz zwracał się do ludu Judy w czasie, kiedy jego królestwu groziło wielkie niebezpieczeństwo. Juda, południowe królestwo Izraela ze stolicą w Jerozolimie, stała się celem ataku Asyryjczyków z północnej Mezopotamii. Około 721 roku przed naszą erą Asyryjczycy podbili północne królestwo Izraela. Judejczycy obawiali się, że to samo niedługo spotka Jerozolimę. Asyria miażdżyła wszystkich. Judejczycy doskonale wiedzieli, co stało się z Sumerem i z północnym królestwem Izraela, zaledwie 100 lat później. Izajasz był pewien, że ten sam los czeka Judę. Oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w Twoim pałacu i co nagromadzili Twoi przodkowie, aż do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi Pan. Izajasz pochodził z rodu Dawida, bywał na królewskim dworze w Jerozolimie. Oczywiście chciał chronić Izrael i Judę, a mimo to wieszczył, że Juda trafi pod jarzmo Babilonu. 150 lat po proroctwach Izajasza w roku 596 przed naszą erą rzeczywiście doszło do wygnania. Przeto lud mój pójdzie w niewolę przez brak rozumu. Jego dostojnicy pomrą z głodu, a jego pospólstwo wyschnie z pragnienia. Mówi ludowi, że doświadczy gniewu imperium zwanego Babilonem. Potem jednak dodaje, że także Babilon doświadczy gniewu, tym razem z ręki Boga. Izajasz kładzie nacisk na zniszczenie Babilonu, ponieważ w jego czasach było to potężne imperium. Wieszczy, że Babilon będzie narzędziem, za pomocą którego Bóg ukaże dzieci Izraela. Według Izajasza Babilon spotka ten sam los, co wcześniej Jerozolimę. Oto ja pobudzam przeciw nim Medów. Wtedy Babilon, duma Chaldejczyków, stanie się jak Sodoma i Gomora, gdy Bóg ją wywróci. Izajasz mówi, że Babilon zostanie zniszczony w dniu Pana. Słońce, księżyc i gwiazdy znikną w mroku, ziemia zatrzęsie się w posadach, a Bóg zstąpi, by osądzić tych, którzy mu się sprzeciwiali. Najważniejsze, że uczyni to Bóg, nie Asyryjczycy, nie Babilończycy, lecz Bóg. W roku 539 przed naszą erą, mniej więcej 150 lat po proroctwach Izajasza, sprzymierzeni z Persami Medowie zajęli Babilon. Podbili kraj, ale nie zniszczyli miasta. Badacze zastanawiają się więc, czy to rzeczywiście inwazja zwiastowana przez Izajasza. Księga Izajasza, rozdział 13, wers 19, mówi o zniszczeniu Babilonu. To ciekawe, ponieważ najeźdźcy nie zniszczyli miasta. A już na pewno Bóg nie postąpił z nimi tak samo jak z Sodomą i Gomorą. Izajasz pisał w 8 wieku przed naszą erą. Pytanie brzmi, czy przepowiadał los Babilonu z grudnia 689 roku przed naszą erą, kiedy Asyryjczycy Sancheriba zniszczyli miasto? A może rok 539, kiedy Cyrus, twórca państwa perskiego, zajął Babilon, ale go nie zburzył? Mógł też mieć na myśli przyszły upadek Babilonu w znaczeniu eschatologicznym. Ponad 100 lat po Izajaszu pojawił się inny prorok, Jeremiasz. Uważa się, że urodził się około 650 roku przed naszą erą i zmarł na początku VI wieku przed naszą erą. Jeremiasza otaczała sława proroka, zanim się urodził. To klucz do zrozumienia jego życia. Wieszczenie było niejako wpisane w jego DNA i nic nie mógł na to poradzić.
Jeremiasz mówił o Babilonie, ponieważ Babilon był wielkim zagrożeniem. W czasach Jeremiasza na Bliskim Wschodzie liczyło się tylko jedno mocarstwo. Był nim Babilon. Według Jeremiasza lud i kapłani Jerozolimy oddalili się od Boga, za co spotka ich kara. Oto poślę, aby przyprowadzić wszystkie pokolenia północy, mówi Pan, i Nabuchodonozora, króla Babilonu, mojego sługę. Sprowadzę ich przeciw temu krajowi, przeciw jego mieszkańcom. Cały ten kraj zostanie spustoszony. Ludzie nie słuchali Jeremiasza. Jako święty mędrzec nie mógł znieść korupcji i grzechu. Ubolewał nad okropnym losem Izraela i przewidywał totalną zagładę sobie współczesnych. Nazwano go lamentującym prorokiem. Wciąż narzekał, nie tylko na swoje życie osobiste, ale przede wszystkim na sytuację w Jerozolimie. Mówił jej mieszkańcom, że muszą się zmienić. Kiedy zbliżał się babiloński podbój Jerozolimy, przesłania Jeremiasza do króla Judy były coraz mroczniejsze. Jeremiasz był poddanym króla Ezechiasza. Tłumaczył mu i ludowi, że ich grzechy uniemożliwią ocalenie, że wszystkich czeka zagłada. Nic dziwnego, że wzbudzał niechęć. Ludzie wrzucili go do zbiornika z wodą. Chcieli go zabić. Potem proroctwo Jeremiasza o upadku Jerozolimy stało się faktem. W roku 586 Babilończycy otoczyli Jerozolimę. W mieście zapanował głód, sytuacja była rozpaczliwa. W końcu Babilończycy wdarli się do miasta, rozbili mury i zburzyli świątynię. Jeremiasz na własne oczy widział, jak Babilończycy niszczą Jerozolimę. Duża część mieszkańców Judy trafiła do niewoli babilońskiej, zgodnie z przepowiedniami Jeremiasza. Następnie zaś, mówi Pan, wydam Sedecjasza, króla judzkiego, jego sługi i lud w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego. Jeremiasz był w pewnym sensie ulubieńcem Babilończyków. Wiedzieli, co prorokował. Babilończycy zaoferowali mu bezpieczny wyjazd z Judy, ale odmówił. Był bardzo związany z ludem Bożym. Chciał z nim zostać i znosić te same cierpienia. W tych mrocznych czasach Jeremiasz zapewniał rodaków, że Bóg nie zapomni o zniszczeniu Jerozolimy. O wiele gorszy los przepowiadał Babilonowi. W tym momencie księga Jeremiasza się zmienia. Do tej pory mówiła o zwycięstwach Babilonu. Teraz wieszczy jego zagładę. Babilon zostanie zniszczony, ponieważ Bóg ukaże ciemiężycieli. Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony. A po upływie 70 lat ukaże króla Babilonu i ten naród, mówi Pan, i kraj babiloński zamienię w wieczne pustkowie. Co ciekawe, Jeremiasz wieszczy całkowite zniszczenie Babilonu. Kiedy wróg zajmie miasto, zabije mężczyzn, kobiety i dzieci, młodych i starych, zburzy mury, spali bramy, splądruje Babilon. Cyrus zajął Babilon bez rozlewu krwi. Jeremiasz prorokował całkowitą destrukcję, a w rzeczywistości wszystko odbyło się bardzo spokojnie.
there wasn't much violence at all. Czy Jeremiasz się mylił? A może jego proroctwa jeszcze się spełnią? Za chwilę prorok przepowiada upadek Babilonu, tłumacząc sen króla Nabuchodonozora. Nabuchodonozor, wielki władca, zdobywca świata, słyszy od hebrajskiego jeńca, że jego imperium będzie istniało jeszcze jakiś czas, ale potem zniknie. W 626 roku przed naszą erą Jeremiasz zaczął głosić proroctwo. Przez ponad 40 lat ostrzegał przed zniszczeniem Jerozolimy przez Babilończyków. Był wyśmiewany i krytykowany. Historia pokazała jednak, że miał rację. W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Babilończycy zdobyli Jerozolimę i w roku 586 przed naszą erą zburzyli świątynię. Po zwycięstwie zezwolili Jeremiaszowi, by pozostał w ojczyźnie i uniknął niewoli. Prorok Daniel miał mniej szczęścia. Daniel był hebrajskim jeńcem, który trafił do niewoli po upadku Jerozolimy w roku 587 przed naszą erą. Legenda mówi, że był królewskiego rodu i że należał do grupy jeńców, których Babilończycy chcieli przyuczyć do służby. Dla wielu Daniel jest kimś więcej niż zwykłym jeńcem Babilonu. Daniel tłumaczył sny i z tego powodu uważano go za mędrca. Drugi rozdział Księgi Daniela mówi, że objaśnił nawet sen samego Nabuchodonozora. To naprawdę niezwykła historia. Król nie mógł spać spokojnie, śniły mu się koszmary. Kiedy się obudził, wezwał doradców i kazał im wyjaśnić swój sen. Mówcie, co oznaczał. Doradcy padli na kolana i poprosili, by władca opowiedział im ten sen. Tylko wtedy mogli objaśnić jego znaczenie. Nabuchodonozor nie chciał opowiedzieć snu doradcom. Jeśli byli prorokami, powinni znać jego szczegóły i odpowiednio je zinterpretować. Kiedy się o tym czyta, dosłownie słychać, jak z czoła kapie im pot. Błagali króla, by się ulitował. Jeśli opowie sen, z radością go objaśnią. Nabuchodonozor wpadł w gniew. Marnujecie mój czas, każę was ściąć. Królewscy gwardziści aresztowali nadwornych jasnowidzów i mędrców, w tym Daniela i jego przyjaciół. Pytał, o co właściwie chodzi. Kiedy mu to wyjaśniono, poprosił o jeszcze jedną szansę. Wprowadzono go do komnat króla, gdzie opowiedział władcy jego sen. Ty, król, patrzyłeś. Oto posąg, bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku. Głowa tego posągu była z czystego złota, piersi jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny i połamał. Biblia o tym nie wspomina, ale Nabuchodonozor musiał być pod wrażeniem. Nie powiedział, że Daniel się mylił. Zaintrygowany król milczał i czekał na interpretację snu. Daniel rzekł: oto, wielki królu, znaczenie twego snu. Złota głowa to ty. Po tobie nastąpi gorszy ze srebra, po nim jeszcze gorszy z miedzi. Potem nadejdzie czas chaosu, tak jak niestabilne jest połączenie gliny i żelaza. A potem nastąpi Królestwo Boże, które zniszczy posąg i twoje imperium.
rozwieją je wiatry historii. Daniel wyjaśnił, że przed dniami ostatnimi będą jeszcze cztery królestwa. I tak się stało. Babilon, Persja, Grecja i Rzym. Co ciekawe, Cesarstwo Rzymskie rozpadło się na dwie części, symbolizowane przez dwie nogi ze snu Nabuchodonozora. Nabuchodonozor, wielki władca i zdobywca, słyszy z ust hebrajskiego jeńca, że jego imperium będzie istniało jeszcze jakiś czas, a potem upadnie. A mimo to nagradza Daniela i to po królewsku, czyniąc go jednym ze swych doradców. To niezwykła historia. Babilon upadł 65 lat po proroctwie Daniela o przyszłości Nabuchodonozora. Gdy jego serce uniosło się pychą, a duch utrwalił się w hardości, złożono go z królewskiego tronu i odebrano mu chwałę. Proroctwa związane z Babilonem pojawiają się także w Apokalipsie świętego Jana. To jedna z najbardziej przerażających części Biblii. Księga Apokalipsy przepowiada katastrofalne wydarzenia na Ziemi. Od tysięcy lat naukowcy i duchowni próbują zrozumieć prawdziwe znaczenie proroctw babilońskich. Babilon, niegdyś wspaniałe miasto, miał upaść. Przewidywali to trzej starotestamentowi prorocy: Izajasz, Daniel i Jeremiasz. A jeśli do ostatecznego upadku Babilonu miało dojść w odległej przyszłości? Jeden z najbardziej wstrząsających opisów znajduje się w biblijnej księdze Apokalipsy. Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi, śmierć i smutek i głód. I będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. W objawieniu świętego Jana pojawia się iskra apokaliptycznego mesjanizmu, obecna także w judaizmie z okresu drugiej świątyni. Widać ją również w zachowaniu pewnych grup ewangelicznych, które szukają rozwiązania zagadek przyszłości w słowach proroków. Badacze wciąż się spierają, czy Księga Apokalipsy mówi o Babilonie jako mieście, czy jest to raczej metafora. W jednym z fragmentów Biblia nazywa go Nierządnicą, a na jego czole wypisane imię, tajemnica, Wielki Babilon, macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. Z winy zniszczeń dokonanych przez armię Nabuchodonozora, Babilon stał się symbolem wszelkiego zła. Hebrajczycy mogli więc nazywać Babilonem także inne późniejsze imperia. Babilon to symbol buntu wobec Boga, kultu fałszywych bożków oraz ludzkiego pragnienia panowania nad innymi. Zdaniem wielu, Babilon w Księdze Apokalipsy to Rzym, a nie stolica Nabuchodonozora. Jeden z fragmentów wydaje się to potwierdzać. Tu trzeba zrozumienia o mający mądrość. Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich niewiasta. W Księdze Apokalipsy, a zwłaszcza w rozdziale 18, pojawiają się wzmianki o nierządnicy babilońskiej. W rzeczywistości chodzi jednak o Imperium Rzymskie. Rzym prześladował pierwszych chrześcijan, był więc wcieleniem zła i wrogiem prawdziwego Boga. Rzym zwano co prawda miastem na siedmiu wzgórzach, ale interpretacja tego fragmentu nie jest pewna. Księga Apokalipsy, opisując Babilon, w rzeczywistości mówi o Rzymie. Wspomina o siedmiu głowach i siedmiu górach. To metafora siedmiu królów. Nie siedmiu wzgórz Rzymu, lecz siedmiu władców. Inni badacze twierdzą, że chodzi o starożytny Babilon. Nie sądzę, by biblijni prorocy w okresie babilońskim odnosili się do innego, o wiele późniejszego imperium.
Bądźmy poważni. Prorocy pisali o swoich czasach. Bez względu na to, o jakim Babilonie mowa, tamtejsze konflikty zbrojne w XX i XXI wieku wywołały nową falę zainteresowania starożytnymi proroctwami. Fascynacja biblijnymi proroctwami jest niegroźna. Sam się nimi interesuję, ciekawi mnie, o czym mówią prorocy. Problem pojawia się, kiedy fascynacja staje się obsesją. Ludzie im ulegają, bo proroctwa przepowiadają przyszłość. W rzeczywistości tylko Księgę Apokalipsy można traktować dosłownie, chyba że kontekst wskazuje na coś innego. Tylko ona wieszczy wydarzenia, które mają nadejść w najbliższym czasie. I potężny anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: tak z rozmachem Babilon, wielka stolica zostanie rzucona i już jej nie będzie można znaleźć. Jeśli to proroctwo ma się spełnić, Babilon musi zostać odbudowany, by spotkał go przepowiadany los. Nie wiemy, czy Saddam Hussein znał to proroctwo. Wiemy jednak, że chciał odbudować Babilon ponad 2600 lat po jego upadku. Saddam Hussein przejął władzę w roku 1979. Rok później wywołał wojnę z Iranem i zaczął odbudowę Babilonu. W roku 1987 ukończył renowację części pałacu Nabuchodonozora, kilku okolicznych świątyń oraz teatru Aleksandra Wielkiego i jego następców. Rok później wzniósł trzy wielkie wzgórza wokół Babilonu. Nabuchodonozor miał pałac w Babilonie. Saddam miał teraz Babilon w obrębie swojego kompleksu pałacowego. To wiele mówi o jego sposobie myślenia. Saddam chciał upodobnić się do Nabuchodonozora. Nabuchodonozor przebudował Babilon. Na każdej cegle umieścił inskrypcję podkreślającą jego zasługi. Saddam Hussein dokopał się do fundamentów budowli Nabuchodonozora, wzmocnił je, a potem budował na nich. Na jego cegłach też są inskrypcje, nie w piśmie klinowym, lecz po arabsku. Przesłanie było jednak to samo. Ja, Saddam Hussein, odbudowałem to miasto. Jeśli Babilon zostanie odbudowany, mogą się spełnić najmroczniejsze wizje z Księgi Apokalipsy. Mogą nadejść dni ostatnie. Dni ostatnie to czas, kiedy Bóg, który stworzył świat, kładzie mu kres. Tak jak był dzień pierwszy, będzie i ostatni. Ziemia zostanie zniszczona. Ludzie zostaną osadzeni. Prawych czeka nagroda, grzeszników kara. Niektórzy łączą dni ostatnie z proroctwami babilońskimi, współczesnym Irakiem, a nawet z wojną jądrową. Księga Apokalipsy wspomina o sądzie ostatecznym. Wielu ludzi kojarzy go z katastrofalnymi zniszczeniami, atakami nuklearnymi i tego rodzaju rzeczami. Użycie broni jądrowej na Bliskim Wschodzie jest możliwe. Wielu uważa, że to będzie początek ostatecznego konfliktu. Księga Apokalipsy wspomina o dwóch aniołach bądź demonach związanych z Eufratem. Wiemy, że chodzi o Irak i Babilon. Biblia mówi, że kiedy zostaną uwolnione, zabiją 300 milionów ludzi. Jak dwa demony mogą zabić 300 milionów ludzi? Taka liczba ofiar jednoznacznie wskazuje na broń jądrową. Mimo licznych teorii o nuklearnej zagładzie, eksperci z dziedziny wojskowości i religii mają wątpliwości. Nie sądzę, by Stany Zjednoczone użyły tam broni jądrowej, a Irak na pewno jej nie wyprodukuje. Nic takiego się nie stanie. Wierzę, że to będą wydarzenia nadprzyrodzone, a nie dzieło ludzi.
będą pochodziły od Boga. Za chwilę. Czy prorocy przepowiedzieli schwytanie Saddama Husajna? Saddama spotkało dokładnie to, co Nabuchodonozor. Ukrył się w jamie. Oszalał ze strachu. Nie widzę różnicy. Już od czasów biblijnych toczy się debata, czy dawne proroctwa odnoszą się do epoki, w której powstały, czy mówią także o współczesności. Wielu bada babilońskie proroctwa Izajasza, Jeremiasza i Daniela, szukając w nich odniesień do dnia dzisiejszego. Ludzie szukają ukrytych znaczeń. Sięgają do proroków z czasów, kiedy Bóg wprost przemawiał do swego ludu, ucząc go prawości i niezależności. Ale czy dawne proroctwa mogą mieć związek ze współczesnością? Bóg przelał na proroków mądrość, a oni przekazali ją ludowi. Proroctwa nie tłumaczą przyszłości, są raczej ostrzeżeniem przed tym, co Bóg uczynił ludziom w przeszłości. Czy Babilon opisywany przez proroków to współczesny Irak, a nie miasto Nabuchodonozora? Podobnie jak pierwsza wojna w Zatoce z roku 1991, także drugi konflikt w regionie pod wieloma względami przypominał proroctwa babilońskie. Saddam Hussein i jego synowie muszą opuścić Irak w ciągu 48 godzin. Odmowa oznacza konflikt zbrojny w wybranym przez nas czasie. 20 marca 2003 roku, południowy Irak. Siły drugiej koalicji pod przywództwem Stanów Zjednoczonych rozpoczynają operację Iracka Wolność. Prezydent George Bush czerpie inspirację od proroków. Jak powiedział Izajasz, aby rzec więźniom, wyjdźcie na wolność, a marniejącym w ciemnościach, ukażcie się. Powstanę przeciw nim, wyrocznie Pana zastępów, i wygładzę Babilonowi imię i resztę, ród też i potomstwo, rzecze Pan. Niektórzy kojarzą te słowa z losem Saddama Husseina oraz dwóch jego synów, Udaya i Husseja. Obaj bardzo przypominali ojca. Byli tak samo pokręceni i tak samo przewidywalni. I zginęli tak, jak przepowiadał Izajasz. Obaj zginęli 22 lipca 2003 roku w rezydencji w północnej części Mosul po 6-godzinnej strzelaninie z amerykańskimi żołnierzami. Inne proroctwo z Księgi Izajasza, rozdział 21, wers 9, wydaje się przepowiadać los Saddama Husseina. I wszystkie posągi jego bożków strzaskane na ziemi. 9 kwietnia 2003 roku przy pomocy Amerykanów na placu Al-Fardus obalono wielki pomnik Saddama Husseina. Nie wszyscy jednak uważają to za spełnienie proroctwa Izajasza. To naciągana teoria, próba szukania sensacji, a to zawsze jest niebezpieczne. Wielu badaczy uważa, że poza losem Saddama i jego rodziny, Izajasz przepowiedział także rodzaj uzbrojenia używanego w Iraku. A oto przybywają jezdni na rydwanach parami. Odezwał się jeden i rzekł: upadł Babilon, upadł. Kiedy zobaczyłem natarcie czołgów Abrams, natychmiast sięgnąłem po księgę Izajasza i fragment o rydwanach. Izajasz nie wiedział, czym są czołgi. Próbował je więc opisać słowami, które znał. He was trying to describe something in his words, but in fact, i moim zdaniem ten opis jest prawie idealny. Was almost a perfect picture of a prophecy by Isaiah. Czołg M1 A1 Abrams był koniem pociągowym II wojny w Zatoce Perskiej.
M1 Abrams to najnowocześniejszy czołg na świecie. Armata, kaliber 120 mm, daje mu olbrzymią siłę ognia. Może zniszczyć każdy inny wóz bojowy. Czy to możliwe, że czołg to Rydwan z wizji Izajasza? Wzmianka o Rydwanie jest ważna. W starożytności Rydwany były jednymi z najbardziej przerażających rodzajów broni. Używali ich Egipcjanie, Asyryjczycy i Babilończycy. Z drugiej strony trudno uznać, że słowa o Rydwanie, najgroźniejszej broni tamtych czasów, stanowią opis uzbrojenia z przyszłości. To zbyt niebezpieczna teza. W pewien sposób usprawiedliwia wykorzystanie naszych najbardziej przerażających wynalazków. Niektórzy uważają, że nawet zatrzymanie Saddama zostało przepowiedziane w Księdze Daniela. Natychmiast wypełniła się zapowiedź o Nabuchodonozorze. Wypędzono go spośród ludzi, żywił się trawą jak woły, a rosa z nieba zwilżała go. Włosy jego urosły niby pióra orła, paznokcie zaś jego jak pazury ptaka. Daniel wieszczył los Nabuchodonozora. Przepowiadał, że Nabuchodonozor oszaleje i będzie ukrywał się na polach. Daniel pisze też, że król straci królestwo, że będzie musiał uciekać i że będzie zdezorientowany. To samo spotkało Saddama Husseina. Ukrywał się w jamie, był przerażony. Nie widzę różnicy. 13 grudnia 2003 roku Saddam Hussein został aresztowany w podziemnej kryjówce niedaleko rodzinnego Tikritu. Eksperci wciąż się spierają, ale prawdziwe znaczenie proroctwa nadal pozostaje niejasne. Kiedy dochodzi do jakichś wydarzeń, ludzie zaczynają szukać ukrytych znaczeń, śladów boskiej interwencji. Szukają autorytetu, czasem zwracając się do Boga. Księgę Apokalipsy lub drugą część Księgi Daniela, klasyczne przykłady literatury apokaliptycznej, wielu ludzi czyta z pewnym nastawieniem. Innymi słowy, rozumieją je tak, jak chcą je rozumieć. Jeśli uznamy, że proroctwa Jeremiasza dotyczyły wyłącznie ludzi mu współczesnych, to jakie mogą mieć znaczenie dla nas dzisiaj? Ludzie muszą zrozumieć, że Księgi Apokalipsy nie można rozumieć przez pryzmat współczesnych doniesień medialnych. Czy to możliwe, by los przyszłego Babilonu opisano już tysiące lat temu? I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzkości. Księga Apokalipsy opisuje wojnę jądrową w Babilonie. Mówi o czasach, kiedy zginie mnóstwo ludzi, kiedy zniszczeniu ulegnie jedna trzecia Ziemi. To musi być wojna nuklearna. Czeka nas coś bardzo poważnego i niebezpiecznego, i to o wiele szybciej niż przypuszczamy. Zdefiniowanie proroctwa staje się coraz trudniejsze. Nie chodzi jedynie o przesłanie proroków skierowane do nas. Prorocy zwracali się do siebie współczesnych, choć ich słowa mogą odnosić się także do naszych czasów. To jednak coś zupełnie innego niż twierdzenie, że z całą pewnością mieli na myśli początek XXI wieku.
Około 721 roku przed naszą erą Asyryjczycy podbili północne królestwo Izraela. Judejczycy obawiali się, że to samo niedługo spotka Jerozolimę. Asyria miażdżyła wszystkich. Judejczycy doskonale wiedzieli, co stało się z Sumerem i z północnym królestwem Izraela, zaledwie 100 lat później. Izajasz był pewien, że ten sam los czeka Judę. Oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w Twoim pałacu i co nagromadzili Twoi przodkowie, aż do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi Pan. Izajasz pochodził z rodu Dawida, bywał na królewskim dworze w Jerozolimie. Oczywiście chciał chronić Izrael i Judę. A mimo to wieszczył, że Juda trafi pod jarzmo Babilonu. 150 lat po proroctwach Izajasza w roku 596 przed naszą erą rzeczywiście doszło do wygnania. Przeto lud mój pójdzie w niewolę przez brak rozumu. Jego dostojnicy pomrą z głodu, a jego pospólstwo wyschnie z pragnienia. Mówi ludowi, że doświadczy gniewu imperium zwanego Babilonem. Potem jednak dodaje, że także Babilon doświadczy gniewu, tym razem z ręki Boga. Izajasz kładzie nacisk na zniszczenie Babilonu, ponieważ w jego czasach było to potężne imperium. Wieszczy, że Babilon będzie narzędziem, za pomocą którego Bóg ukaże dzieci Izraela. Według Izajasza Babilon spotka ten sam los, co wcześniej Jerozolimę. Oto ja pobudzam przeciw nim Medów. Wtedy Babilon, duma Chaldejczyków, stanie się jak Sodoma i Gomora, gdy Bóg ją wywróci. Izajasz mówi, że Babilon zostanie zniszczony w dniu Pana. Słońce, księżyc i gwiazdy znikną w mroku, ziemia zatrzęsie się w posadach, a Bóg zstąpi, by osądzić tych, którzy mu się sprzeciwiali. Najważniejsze, że uczyni to Bóg, nie Asyryjczycy, nie Babilończycy, lecz Bóg. W roku 539 przed naszą erą, mniej więcej 150 lat po proroctwach Izajasza, sprzymierzeni z Persami Medowie zajęli Babilon. Podbili kraj, ale nie zniszczyli miasta. Badacze zastanawiają się więc, czy to rzeczywiście inwazja zwiastowana. Kiedy zbliżał się babiloński podbój Jerozolimy, przesłania Jeremiasza do króla Judy były coraz mroczniejsze. Jeremiasz był poddanym króla Ezechiasza. Tłumaczył mu i ludowi, że ich grzechy uniemożliwią ocalenie, że wszystkich czeka zagłada. Nic dziwnego, że wzbudzał niechęć. Ludzie wrzucili go do zbiornika z wodą. Chcieli go zabić. Potem proroctwo Jeremiasza o upadku Jerozolimy stało się faktem. W roku 586 Babilończycy otoczyli Jerozolimę. W mieście zapanował głód. Sytuacja była rozpaczliwa. W końcu Babilończycy wdarli się do miasta, rozbili mury i zburzyli świątynię. Jeremiasz na własne oczy widział, jak Babilończycy niszczą Jerozolimę. Duża część mieszkańców Judy trafiła do niewoli babilońskiej, zgodnie z przepowiedniami Jeremiasza. Następnie zaś, mówi Pan, wydam Sedecjasza, króla judzkiego, jego sługi i lud w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego. Jeremiasz był w pewnym sensie ulubieńcem Babilończyków. Wiedzieli, co prorokował. Babilończycy zaoferowali mu bezpieczny wyjazd z Judy, ale odmówił. Był bardzo związany z ludem Bożym. Chciał z nim zostać i znosić te same cierpienia.
W tych mrocznych czasach Jeremiasz zapewniał rodaków, że Bóg nie zapomni o zniszczeniu Jerozolimy. O wiele gorszy los przepowiadał Babilonowi. W tym momencie Księga Jeremiasza się zmienia. Do tej pory mówiła o zwycięstwach Babilonu. Teraz wieszczy jego zagładę. Babilon zostanie zniszczony, ponieważ Bóg ukaże ciemiężycieli. Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony. A po upływie 70 lat ukaże króla Babilonu i ten naród, mówi Pan, i kraj babiloński zamienię w wiek. Według niektórych legend Babilończycy świętowali swój nowy rok, ucztowali i pili. Do ataku miało dojść, kiedy byli pijani. Herodot twierdzi jednak, że Persowie najpierw zatamowali rzekę, przez co wyschła fosa. Perscy żołnierze podeszli pod mury. Kiedy następnego ranka Babilończycy obudzili się po pijatyce, miastem władał już Cyrus. To stało się błyskawicznie. Bibliści wciąż spierają się, czy proroctwa dotyczyły czasów, w których powstawały, czy raczej przyszłości Babilonu. Główna linia sporu biegnie między eisegezą i egzegezą. Egzegeza to szukanie prawdziwego znaczenia danego tekstu. Eisegeza to narzucenie danemu tekstowi własnych treści. Jeśli nie podoba nam się czyjaś interpretacja, możemy uznać ją za eisegezę. Każdy z nas jest eisegetą. Trudno by było inaczej. Odczytujemy Biblię przez pryzmat współczesności. Za chwilę prorok widzi upadek własnego ludu, a potem zniszczenie Babilonu prawie 150 lat przed tymi wydarzeniami. Mówił rodakom, że poznają gniew imperium zwanego Babilonem. Tysiące lat temu hebrajscy prorocy ostrzegali swój lud przed jego największym wrogiem – Babilonem. Pierwszym, który przepowiadał przyszłość Babilonu, był Izajasz pod koniec VIII wieku przed naszą erą. Wyrok na Babilon, który ujrzał Izajasz, syn Amosa. Izajasz był prorokiem, prawdopodobnie z królewskiego rodu Judy. Był doskonale wykształcony. Izajasz zwracał się do ludu Judy w czasie, kiedy jego królestwu groziło wielkie niebezpieczeństwo. Juda, południowe królestwo Izraela ze stolicą w Jerozolimie, stała się celem ataku Asyryjczyków z północnej Mezopotamii. Około 721 roku przed naszą erą Asyryjczycy podbili północne królestwo Izraela. Judejczycy obawiali się, że to samo niedługo spotka Jerozolimę. Asyria miażdżyła wszystkich. Judejczycy doskonale wiedzieli, co stało się z Sumerem i z północnym królestwem Izraela. W tym wieku wywołały nową falę zainteresowania starożytnymi proroctwami. Fascynacja biblijnymi proroctwami jest niegroźna. Sam się nimi interesuję, ciekawi mnie, o czym mówią prorocy. Problem pojawia się, kiedy fascynacja staje się obsesją. Ludzie im ulegają, bo proroctwa przepowiadają przyszłość. W rzeczywistości tylko Księgę Apokalipsy można traktować dosłownie, chyba że kontekst wskazuje na coś innego. Tylko ona wieszczy wydarzenia, które mają nadejść w najbliższym czasie. I potężny anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: tak z rozmachem Babilon, wielka stolica zostanie rzucona i już jej nie będzie można znaleźć. Jeśli to proroctwo ma się spełnić, Babilon musi zostać odbudowany, by spotkał go przepowiadany los.
Nie wiemy, czy Saddam Hussein znał to proroctwo. Wiemy jednak, że chciał odbudować Babilon ponad 2600 lat po jego upadku. Saddam Hussein przejął władzę w roku 1979. Rok później wywołał wojnę z Iranem i zaczął odbudowę Babilonu. W roku 1987 ukończył renowację części pałacu Nabuchodonozora, kilku okolicznych świątyń oraz teatru Aleksandra Wielkiego i jego następców. Rok później wzniósł trzy wielkie wzgórza wokół Babilonu. Nabuchodonozor miał pałac w Babilonie. Saddam miał teraz Babilon w obrębie swojego kompleksu pałacowego. To wiele mówi o jego sposobie myślenia. Saddam chciał upodobnić się do Nabuchodonozora. Nabuchodonozor przebudował Babilon. Na każdej cegle umieścił inskrypcję podkreślającą jego zasługi. Saddam Hussein dokopał się do fundamentów budowli Nabuchodonozora, wzmocnił je, a potem budował na nich. Na jego cegłach też są inskrypcje, nie w piśmie klinowym, lecz po arabsku. Przesłanie było jednak to samo. Ja, Saddam Hussein, odbudowałem to miasto. Jeśli Babilon zostanie odbudowany, mogą się spełnić najmroczniejsze wizje z Księgi Apokalipsy. Mogą nadejść dni ostatnie. Dni ostatnie to czas, kiedy Bóg, który stworzył świat, kładzie mu kres. Tak jak był dzień pierwszy, będzie i ostatni. Ziemia zostanie zniszczona. Ludzie zostaną osadzeni. Prawych czeka nagroda, grzeszników kara. Z drugiej strony trudno uznać, że słowa o rydwanie, najgroźniejszej broni tamtych czasów, stanowią opis uzbrojenia z przyszłości. To zbyt niebezpieczna teza. W pewien sposób usprawiedliwia wykorzystanie naszych najbardziej przerażających wynalazków. Niektórzy uważają, że nawet zatrzymanie Saddama zostało przepowiedziane w Księdze Daniela. Natychmiast wypełniła się zapowiedź o Nabuchodonozorze. Wypędzono go spośród ludzi, żywił się trawą jak woły, a rosa z nieba zwilżała. Włosy jego urosły niby pióra orła, paznokcie zaś jego jak pazury ptaka. Daniel wieszczył los Nabuchodonozora. Przepowiadał, że Nabuchodonozor oszaleje i będzie ukrywał się na polach. Daniel pisze też, że król straci królestwo, że będzie musiał uciekać i że będzie zdezorientowany. To samo spotkało Saddama Husseina. Ukrywał się w jamie, był przerażony. Nie widzę różnicy. 13 grudnia 2003 roku Saddam Hussein został aresztowany w podziemnej kryjówce niedaleko rodzinnego Tikritu. Eksperci wciąż się spierają, ale prawdziwe znaczenie proroctwa nadal pozostaje niejasne. Kiedy dochodzi do jakichś wydarzeń, ludzie zaczynają szukać ukrytych znaczeń, śladów boskiej interwencji. Szukają autorytetu, czasem zwracając się do Boga. Księgę Apokalipsy lub drugą część Księgi Daniela, klasyczne przykłady literatury apokaliptycznej, wielu ludzi czyta z pewnym nastawieniem. Innymi słowy, rozumieją je tak, jak chcą je rozumieć. Jeśli uznamy, że proroctwa Jeremiasza dotyczyły wyłącznie ludzi mu współczesnych, to jakie mogą mieć znaczenie dla nas dzisiaj? Ludzie muszą zrozumieć, że Księgi Apokalipsy nie można rozumieć przez pryzmat współczesnych doniesień medialnych.
Czy to możliwe, by los przyszłego Babilonu opisano już tysiące lat? 2 sierpnia 1990 roku. Irak najeżdża Kuwait i wywołuje poważny kryzys w Zatoce Perskiej. Nasze cele w Zatoce Perskiej są jasne, zdefiniowane i znane wszystkim. Irak musi wycofać się z Kuwaitu. To nie jest wojna Stanów Zjednoczonych z Irakiem, jak twierdzi Saddam Hussein. To wojna Iraku z całym światem. 7 sierpnia 1990 roku. 230 tysięcy amerykańskich żołnierzy przybywa do Arabii Saudyjskiej i przygotowuje się do wojny. Czy prorok Izajasz przewidział to ponad 2,5 tysiące lat wcześniej? Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu, Pan i narzędzia Jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. Operacja Pustynna Burza zaczęła się rankiem 17 stycznia 1991 roku. Słowa proroka Jeremiasza brzmią dziwnie znajomo mimo upływu ponad 26 stuleci. Oto bowiem wzbudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej. Wystąpią zbrojnie przeciw niemu. Niektórzy uważają, że ta gromada narodów przeciwko Babilonowi to koalicja antyiracka. Do koalicji antyirackiej przystąpiło wiele państw. Jej celem było pokonanie Saddama Husseina, wyparcie go z Iraku, uniemożliwienie mu przejęcia kontroli nad tamtejszą ropą. Po raz pierwszy w dziejach w tym zakątku świata pojawiły się armie wielu państw. Czyli stało się dokładnie to, co Biblia przewiduje na dni ostatnie. Czy dwudziestowieczna wojna w Iraku na ziemiach dawnego Babilonu może być spełnieniem biblijnego proroctwa? Musimy pamiętać, że Babilonia, w której skład wchodził Sumer i Akkad, to współczesny południowy Irak. Babilon leży zaledwie 80 kilometrów na południe od obecnej stolicy Iraku. Niedaleko Bagdadu znajdują się ruiny jednego z cudów starożytnego świata – Babilonu. Wszyscy słyszeliśmy o słynnych wiszących ogrodach. Każdy, kto widział bramę Isztar dziś w muzeum w Berlinie, jest pod wrażeniem jej kolorów wspaniałych niebieskich płytek. W swoim czasie Babilon musiał wyglądać oszałamiająco. Roku. 230 tysięcy amerykańskich żołnierzy przybywa do Arabii Saudyjskiej i przygotowuje się do wojny. Czy prorok Izajasz przewidział to ponad 2,5 tysiące lat wcześniej? Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu, Pan i narzędzia Jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. Operacja Pustynna Burza zaczęła się rankiem 17 stycznia 1991 roku. Słowa proroka Jeremiasza brzmią dziwnie znajomo mimo upływu ponad 26 stuleci. Oto bowiem wzbudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej. Wystąpią zbrojnie przeciw niemu. Niektórzy uważają, że ta gromada narodów przeciwko Babilonowi to koalicja antyiracka. Do koalicji antyirackiej przystąpiło wiele państw. Jej celem było pokonanie Saddama Husseina, wyparcie go z Iraku, uniemożliwienie mu przejęcia kontroli nad tamtejszą ropą. Po raz pierwszy w dziejach w tym zakątku świata pojawiły się armie wielu państw. Czyli stało się dokładnie to, co Biblia przewiduje na dni ostatnie. Czy dwudziestowieczna wojna w Iraku na ziemiach dawnego Babilonu może być spełnieniem biblijnego proroctwa? Musimy pamiętać, że Babilonia, w której skład wchodził Sumer i Akkad, to współczesny południowy Irak.
Babilon leży zaledwie 80 kilometrów na południe od obecnej stolicy Iraku. Niedaleko Bagdadu znajdują się ruiny jednego z cudów starożytnego świata – Babilonu. Wszyscy słyszeliśmy o słynnych wiszących ogrodach. Każdy, kto widział bramę Isztar dziś w muzeum w Berlinie, jest pod wrażeniem jej kolorów wspaniałych niebieskich płytek. W swoim czasie Babilon musiał wyglądać oszałamiająco. Dzieje Babilonu to opowieść o wojnach, krwi i agresywnych przywódcach, od Hammurabiego, który założył miasto w 1764 roku przed naszą erą, po upadek Babilonu w roku 539 przed naszą erą. Babilonu dotyczy wiele proroctw. Między 9 i 5 wiekiem przed naszą erą prorocy ze Starego Testamentu wspominają o Babilonie ponad 60 razy. Niezwykłe w proroctwach biblijnych Jeremiasz. A jeśli do ostatecznego upadku Babilonu miało dojść w odległej przyszłości? Jeden z najbardziej wstrząsających opisów znajduje się w biblijnej Księdze Apokalipsy. Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi, śmierć i smutek i głód. I będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. W objawieniu świętego Jana pojawia się iskra apokaliptycznego mesjanizmu, obecna także w judaizmie z okresu drugiej świątyni. Widać ją również w zachowaniu pewnych grup ewangelicznych, które szukają rozwiązania zagadek przyszłości w słowach proroków. Badacze wciąż się spierają, czy Księga Apokalipsy mówi o Babilonie jako mieście, czy jest to raczej metafora. W jednym z fragmentów Biblia nazywa go Nierządnicą, a na jego czole wypisane imię – Tajemnica, Wielki Babilon, Macierz Nierządnic i Obrzydliwości Ziemi. Z winy zniszczeń dokonanych przez armię Nabuchodonozora, Babilon stał się symbolem wszelkiego zła. Hebrajczycy mogli więc nazywać Babilonem także inne późniejsze imperia. Babilon to symbol buntu wobec Boga, kultu fałszywych bożków oraz ludzkiego pragnienia panowania nad innymi. Zdaniem wielu, Babilon w Księdze Apokalipsy to Rzym, a nie stolica Nabuchodonozora. Jeden z fragmentów wydaje się to potwierdzać. Tu trzeba zrozumienia o mający mądrość. Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich niewiasta. W Księdze Apokalipsy, a zwłaszcza w rozdziale 18, pojawiają się wzmianki o nierządnicy babilońskiej. W rzeczywistości chodzi jednak o Imperium Rzymskie. Rzym prześladował pierwszych chrześcijan, był więc wcieleniem zła i wrogiem prawdziwego Boga. Rzym zwano co prawda miastem na siedmiu wzgórzach, ale interpretacja tego fragmentu nie jest pewna. Księga Apokalipsy, opisując Babilon, w rzeczywistości mówi o Rzymie. Wspomina o siedmiu głowach i siedmiu górach. To metafora siedmiu królów. Nie siedmiu wzgórz Rzymu, lecz siedmiu władców. Inni badacze twierdzą, że chodzi o starożytny Babilon. Babilonu dotyczy wiele proroctw. Między 9 i 5 wiekiem przed naszą erą prorocy ze Starego Testamentu wspominają o Babilonie ponad 60 razy. Niezwykłe w proroctwach biblijnych jest to, że aż 60 lub 70% z nich spełniło się. To nie tylko przepowiednie, to fakty historyczne, wydarzenia, do których rzeczywiście doszło. Wiele proroctw o Babilonie dotyczy jednego z najpotężniejszych władców miasta,
Nabuchodonozora. Nim król jeszcze wypowiedział swoje słowo, padł głos z nieba. Królu Nabuchodonozorze, panowanie odstąpiło od ciebie. Nabuchodonozor odziedziczył tron Babilonu po ojcu, założycielu dynastii chaldejskiej. Różnica polega na tym, że Nabuchodonozor uczynił z Babilonii imperium. Nabuchodonozor panował w latach 605-562 przed naszą erą. Był wielkim strategiem i wspaniałym wodzem. Wyruszył z Babilonu na podbój świata, a potem całkowicie przebudował miasto. Uczynił z niego cud architektury swoich czasów. Wspaniałość miasta Nabuchodonozora pozostawała jednak w cieniu jego nienawiści i chciwości. W 605 roku przed naszą erą Nabuchodonozor najechał królestwo Judy i jego stolicę, Jerozolimę. Po zwycięstwie część miejscowej ludności przesiedlił do Babilonu. Inskrypcje Nabuchodonozora mówią o zniewoleniu mieszkańców Judy. Król chwali się, że nałożył im brzemię koszy z cegłami, że zmusił ich do pracy przy budowie świątyń. Możliwe więc, że część jeńców musiała pracować. Rządy Nabuchodonozora w Judzie miały wkrótce dobić końca. Izajasz i Jeremiasz, dwaj starotestamentowi prorocy, przewidzieli upadek Babilonu. Izajasz był pierwszy. Rozpoczniesz tę satyrę na króla babilońskiego i powiesz: o, jakiż nadszedł kres ciemięscy, złote miasto upadło. W VII wieku, ponad 100 lat po Izajaszu, boska mądrość spłynęła na Jeremiasza. 2 sierpnia 1990 roku. Irak najeżdża Kuwejt i wywołuje poważny kryzys w Zatoce Perskiej. Nasze cele w Zatoce Perskiej są jasne, zdefiniowane i znane wszystkim. Irak musi wycofać się z Kuwejtu. To nie jest wojna Stanów Zjednoczonych z Irakiem, jak twierdzi Saddam Hussein. To wojna Iraku z całym światem. 7 sierpnia 1990 roku. 230 tysięcy amerykańskich żołnierzy przybywa do Arabii Saudyjskiej i przygotowuje się do wojny. Czy prorok Izajasz przewidział to ponad 2,5 tysiące lat wcześniej? Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu, Pan i narzędzia jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. Operacja Pustynna Burza zaczęła się rankiem 17 stycznia 1991 roku. Słowa proroka Jeremiasza brzmią dziwnie znajomo mimo upływu ponad 26 stuleci. Oto bowiem wzbudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej. Wystąpią zbrojnie przeciw niemu. Niektórzy uważają, że ta gromada narodów przeciwko Babilonowi to koalicja antyiracka. Do koalicji antyirackiej przystąpiło wiele państw. Jej celem było pokonanie Saddama Husseina, wyparcie go z Iraku, uniemożliwienie mu przejęcia kontroli nad tamtejszą ropą. Po raz pierwszy w dziejach w tym zakątku świata pojawiły się armie wielu państw. Czyli stało się dokładnie to, co Biblia przewiduje na dni ostatnie. Czy dwudziestowieczna wojna w Iraku na ziemiach dawnego Babilonu może być spełnieniem biblijnego proroctwa? Musimy pamiętać, że Babilonia, w której skład wchodził Sumer i Akkad, to współczesny południowy Irak. Babilon leży zaledwie 80 kilometrów na południe od obecnej stolicy Iraku. Niedaleko Bagdadu znajdują się ruiny jednego z cudów starożytnego świata – Babilonu. Wszyscy słyszeliśmy o słynnych wiszących ogrodach.
Każdy, kto widział bramę Isztar dziś w muzeum w Berlinie, jest pod wrażeniem jej kolorów, wspaniałych niebieskich płytek. W swoim czasie Babilon musiał wyglądać oszałamiająco.